Zadanie 12. Na rysunku przedstawiono prostokąt i dwa trójkąty równoramienne T1 i T2 oraz podano długości ich boków. Spójrz na rysunek. Czy te trzy wielokąty mogą być ścianami jednego ostrosłupa? Wybierz odpowiedź A albo B, jej uzasadnienie spośród 1, 2 albo 3. Tutaj mamy tak, nie, no i ponieważ uzasadnienie, przeczytajmy, długości boków prostokąta są równe długościom podstaw trójkątów T1 i T2. Zauważmy, że to zdanie jest prawdziwe, że długości boków, tutaj mamy 8, tu mamy 3, są równe długościom podstaw trójkątów. Tu też mamy 3, a tutaj 8. Zdanie drugie. Trójkąty T1 i T2 mają podstawy różnej długości. To zdanie też jest prawdziwe. Tu mamy 3, 8, podstawy są różnej długości. Ramiona trójkąta T1 mają inną długość niż ramiona T2. I zauważ, tutaj ramię 5, tutaj ramię 6 i to zdanie też jest prawdziwe. Ale co będzie naszą odpowiedzią? Więc spróbujmy skleić, przynajmniej odrobinę, nasz ostrosłup. Otóż tę trójeczkę możemy przykleić albo do lewego, albo do prawego boku naszego prostokącika, ponieważ tutaj mamy 3 i tutaj też mamy 3. Ramię trójkąta mamy 5, widzisz, tutaj jest ramię 5. Z kolei ten duży trójkąt możemy przykleić do boku długiego. Tutaj masz 8, górny bok też będzie równy 8, więc idealnie pasuje ten trójkąt do dużego boku. Ale zauważ, że ramię tego trójkąta jest równe 6. I zauważ, że to ramię 6 powinno się skleić z ramieniem 5. To tak naprawdę nie sklei się. Tutaj powinny być albo dwie szóstki, albo dwie piątki. Ramiona powinny być równe. Więc jak przeczytamy jeszcze raz pytanie, czy te trzy wielokąty mogą być ścianami jednego ostrosłupa? Otóż nie. Zaznaczamy B, czyli nie, ponieważ ramiona trójkąta T1 mają inną długość niż ramiona trójkąta T2. Mimo że zdanie pierwsze i drugie są prawdziwe, to one nie uzasadniają nam pytania, które tutaj jest zawarte.